Dlaczego na stadionie Atletico w narożniku boiska leży wieniec z kwiatami? Na pewno zwróciliście na to uwagę. Tak było i na Estadio Vicente Calderon i obecnie na Metropolitano. Ale skąd to wszystko się wzięło? Na taki pomysł w połowie lat 90. wpadła pani Margarita Luengo, kibicka Atletico. Przy okazji meczu z Atletikiem w 1996 roku wzięła ze sobą cztery goździki z lokalnego baru i zapowiedziała, że po każdym golu jej drużyny będzie rzucała po jednym kwiatku na boisko. Tak się stało, Atleti strzeliło cztery gole. Któregoś dnia piłkarz Atletico Milinko Pantic rzucił te kwiaty z trybuny, a Margarita odpowiedziała, żeby tak nie robił, ponieważ one są dla niego. Bardzo ceniła jego dośrodkowania ze fragmentów. Tak narodziła się przyjaźń pomiędzy Margaritą a Panticiem. I tradycja w Atletiko. Kiedy podczas pandemii pani Margarita nie mogła sama pojawić się na stadionie, kwiaty w narożniku położył kapitan Koke. Czasami takie drobne szczegóły budują tożsamość klubu. Dajcie znać w ogóle, czy znaliście tę historię.